Bardzo się cieszę, że właśnie dzięki współpracy z Politechniką i z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego możemy przekonywać uczniów naszych szkół średnich, żeby po maturach, jak najlepszymi wynikami, czego wszystkim życzę, dalej kontynuowali naukę wyższą na naszych uczelniach. Jest to bardzo ważny okres w życiu każdego młodego człowieka. Matura i potem ta decyzja pierwsza życiowa, co dalej ze mną, a czasami myślę, że nie trzeba szukać daleko, przy dobrym wsparciu, przy dobrej promocji możemy to dobrze wykorzystać, więc bardzo się cieszę, że ten projekt będzie kontynuowany. Życzymy powodzenia w tegorocznych maturach. Chcemy, żeby Kielce stały się akademickie. One tak naprawdę są, ale podkreślamy to i wszystko będziemy robić, żeby Kielce były przyjazne dla studentów. Mówimy też, że prostudenckie. Postanowiliśmy, że właśnie będziemy współpracować, nie będziemy konkurować z UJK i włączamy także ścisłą współpracę miasto Kielce, czyli pana prezydenta. Uważamy, że młodzież nasza ma tutaj wszelkie możliwości do tego, żeby osiągnąć sukces. Nasze kierunki, które oferujemy, mają bardzo dobre kadry i znakomite także wyposażenie, jeśli chodzi o laboratoria. Są to laboratoria na poziomie światowym i ciągle przedstawiamy coraz to nowe, atrakcyjne oferty i taką uważam ostatnio bardzo atrakcyjną ofertą jest wspólna nasza z UJK inżynieria biomedyczna. Nasze uczelnie są centrami wiedzy i kompetencji. Co to znaczy, że dysponujemy takim potencjałem intelektualnym, który de facto w dalszym procesie rozwoju naukowego przekształca się na tworzenie nowych technologii, nowych aplikacji, nowych patentów, nowych pomysłów. To dotyczy wszystkich właściwie dziedzin humanistycznych, społecznych, technicznych, medycznych. I dlatego też nasze zaangażowanie tutaj w tę kwestię przyciągania tej bardzo zdolnej młodzieży, młodzieży, która jest z naszego regionu, ale nie tylko, dotyczy tych kierunków, które wpisują się w całą tę filozofię rozwoju uczelni, a jednocześnie rozwinięte uczelnie to przecież wzmocnienie miasta, to wzmocnienie struktury intelektualnej tego miasta, naszego regionu, a to jednocześnie stworzenie nowych warunków do rozwoju kulturalnego, społeczno-gospodarczego, medycznego i tak dalej. Tak więc akademickie Kielce są takim projektem przyszłościowym. Jeżeli będziemy wszyscy myśleć, jeżeli uczelnie będziemy traktować jak perełki, bo tak powinny władze samorządowe i władze miasta traktować, ja jestem przekonany, że pan prezydent to podkreśla i tu cytuję dosłownie, że uczelnie są perełkami, to o to nam chodzi, ale te perełki przekładają później tę wartość dodaną na to, że przyciągają najpiękniejszą, najzdolniejszą młodzież do realizacji swoich powołań życiowych. W ramach projektu Akademickie Kielce chcemy naszą młodzież tutaj też obecną, chcemy zainteresować naszą ofertą edukacyjną, a uwierzcie, mamy bardzo bogatą, ofertą kulturową, ofertą sportową. Chcemy pokazać perspektywy rozwoju osobistego i zawodowego. Mamy nadzieję, że w przyszłości dołączy do tego naszego projektu Akademickie Kielce, dołączą przedsiębiorcy, dołączą instytucje z otoczenia biznesowego. W ramach tego projektu powstał taki stojak, jak pani dyrektor tutaj nam pokazuje, właśnie na tym stojaku, który jest w każdej szkole kieleckiej, ale nie tylko, bo również rozwozimy po szkołach w województwie świętokrzyskim. Przyszli studenci znajdą informacje o mieście, znajdą informacje o Politechnice Świętokrzyskiej i również o Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Bardzo się cieszę, że taki projekt powstał i myślę, że będzie cieszył się ogromną aprobatą wśród młodzieży. Dodam, że Piąte Liceum to jest szkoła, która od wielu lat współpracuje z obydwoma uczelniami, czyli Uniwersytetem Jana Kochanowskiego, jak również Politechniką Świętokrzyską. I każda taka inicjatywa jest dla nas bardzo cenna. Widzimy, ilu naszych absolwentów jest studentami macierzystych uczelni kieleckich, a później zajmuje ważne stanowiska w Kielcach i stanowi taki potencjał naszego miasta. Karierę zdobywa się nie tylko w wielkich miastach, ale człowiekiem sukcesu można stać się w swojej małej ojczyźnie,
czego dowodem są losy naszych absolwentów. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby Państwu opowiedzieć o projekcie Akademickie Kielce, dlatego że władze miasta Kielce, ale też uczelnie, szczególnie te wiodące, których dzisiaj rektorzy są z nami, stanowią ten potencjał, który może stanowić klucz do przyszłości miasta Kielce, do tego, aby powstrzymać różne niekorzystne procesy depopulizacyjne, które dzieją się tak naprawdę w całej Polsce, ale tym samym one dotykają również nasze miasto. Chcemy je powstrzymać poprzez takie projekty, które pokazują młodym ludziom, że można zostawać w Kielcach, zostawać na kieleckich uczelniach, korzystać z tego potencjału naprawdę cenionego nawet w całej Polsce, jeżeli chodzi o kierunki i osiągnięcia kieleckich uczelni, i w ten sposób, aby pokazywać, że można zostać na miejscu i można tutaj karierę swoją, zawodową, osobistą, rozwój prowadzić naprawdę na najwyższym poziomie. Można pracować w Kielcach zdalnie, można świadczyć usługi naprawdę na nawet zagraniczne, i to jest możliwe dzięki wykształceniu na tych naszych uczelniach. Mamy różne programy ku temu. Tymi programami na przykład są stypendia dla najbardziej zdolnej młodzieży. Te stypendia co roku prezydent przyznaje tej młodzieży, która wybiera właśnie kieleckie szkoły. Ale wiadomo, że Akademickie Kielce to nie tylko stypendia, ale właśnie cała ta kampania informacyjna, o której też Państwo możecie między innymi w tym informatorze przeczytać, bo on właśnie dociera z tymi informacjami, których nam wydaje się, że brakuje trochę wśród uczniów kieleckich szkół ponadpodstawowych, czyli o tej bogatej ofercie jednak kulturalnej naszego miasta, o tych wszystkich możliwościach, które dają inwestycje, które w naszym mieście już możemy zaobserwować, tak jakby choćby laboratorium Głównego Urzędu Miar. Więc ta kampania, wierzymy, w najbliższym czasie przyczyni się do tego, żeby te niekorzystne trendy zatrzymać, a wręcz wyjść do przodu i spowodować, że więcej młodzieży kieleckiej będzie zostawało na naszych uczelniach i później zdobywało pracę w naszym mieście.